powinniśmy zmniejszyć ilość powstających odpadów poprzez recykling, ponieważ wartość energetyczna na świecie jest niewielka, a zatrucie środowiska ogromne. Nasze szkło propaguje akcje ekologiczne, dlatego prosimy o zwrócenie ludziom uwagi na ten problem. Przyroda to ty, przyroda to wszyscy my. Przyroda to świat, to nasz wielki świat, więc chronimy wszyscy go. Dbajmy o przyrodę, o wodę, nie zanieczyszczajmy jej, o ziemię, nie zatruwajmy jej. Świeci wyrzucajmy. Mieszkam w Belce, każdy mnie zna. Przybywam tu, by chronić was. Nie jesteście ludźmi złymi, tylko czemu kominkami? Na odkurzacz wszedłem, wtedy dla kominów biada. One trują piękne miasta, nie bywało tam za piasta. Chcę, by ludzie byli zdrowi, umieli poddać się w nich. Czy wiecie, że można palić tylko drewno, węgiel i koks? Palenie niedozwolonych przedmiotów powoduje zanieczyszczenie środowiska, wywołuje wiele chorób. Czy poważnie się wygląda? Słuchajcie, to wiem, że Mikołaj jest 6, tak? Szanowny, w dzisiejszych czasach ogromne ilości substancji organicznych oraz części mineralnych zawartych w odpadach komunalnych są spalane w domach, domowych piecach. Ja na gaz mam, wiecie? Także już nie ma tego problemu. Dym, który się unosi z komina, śmierdzi, szkodzi zdrowiu, a nawet zagraża życiu. Zatruwa środowisko i rośliny, które spożywamy. Wysypiska nie wyglądają estetycznie, są środowiskiem bytowania gryzą. Jak widzę, że ktoś pali i śmierdzi, to dzwonię sam do straży i melduję, żeby przyjechali i sprawdzili. Bo jak nie będziemy my działali, tylko dawali przykładowo taki apel, ale bo tak sąsiad mówi, co ja będę się narażał sąsiadowi. To trzeba tak przedzwonić, żeby się nie narażać, ale żeby było to skuteczne. Dziękuję uprzejmie za to, co dostarczyliście mi. To jest po pierwsze. Po drugie, myślę, że tam jestem pewien 100%, że wasze panie nauczycielki z wami dyskutujecie na temat ochrony środowiska, bo my żyjemy dzięki temu, że środowisko jest niezatrute. To jest do lizania. Proszę bardzo, częstujcie się. Następny, proszę. Kandydat do fotela. Sobie za kilkanaście lat.